To jest pijak, alkoholik, jak to mówią, żul, chlor, menel. To czasami jest wtórne. To był dla mnie właśnie jakiś, nie wiem, inny rodzaj człowieka? Być człowiekiem to przede wszystkim nie szkodzić. No to oni byli tak w stanie, że mi przynieśli z plant kanapki, przynieśli mi zupę i doświadczyłem tej dobroci. Tam się kręciło mnóstwo takich dzieci biegających po podwórkach i one same tak zaczęły przychodzić do nas. Myśmy tam często na ławeczce przy pracowni siedzieli, jak było ładna pogoda, to zaczepiały nas, a co wy tu robicie, no to wchodźcie, to wszystko zobaczycie. No, chcecie coś polepić w glinie? Nie ma sprawy. No to sobie coś tam, coś strugały z patyków, coś, no coś robiły. Miały zajęcie. Grałem na flecie, jak jedli zupę, no i to mi się zaczęło podobać. Nie wolontariuszom, ale zupowiczom, jakby tak powiedzieć. No ale oni jednak są tacy sami jak my i ich się tak naprawdę nie ma co bać. I no nie ma powodu, żeby właśnie oni, żeby się jakoś ich krępować, żeby ich unikać. No trzeba coś sobie dać. Tyle lat mi ludzie dawali, korzystając z dobroci innych ludzi, więc chciałem jakoś to teraz odwrócić i coś siebie dać, tym bardziej, że dysponuję trochę wolnym czasem. Ci ludzie w kryzysie bezdomności, oni tak weszli w moje życie, że przestali być, to przestał być element krakowskiego krajobrazu. Uwaga! Bezdomni czytają. Czytają książki. Znają literki. Niektórzy naprawdę bardzo dużo czytają. To jest też dla nich pewna odskocznia od rzeczywistości. Młodzi ludzie chcą coś robić, chcą coś zmieniać. Nie czekają, aż się coś stanie, bo nic się samo nie stanie. Tylko trzeba coś zrobić. I oni przychodzą tutaj to robić. To są młodzi ludzie i bardzo mnie to strasznie cieszy. Ja mam w ogóle takie wrażenie, im dłużej tam jestem, tym bardziej mam to wrażenie, że ja tam mniej nawet wnoszę, niż właśnie otrzymuję, że jakby ci ludzie, którzy są tacy różni, a jednak mimo wszystko coś ich tak razem jednoczy. Ja w zasadzie nawet nie wiem, co to jest, bo to nie jest ani Pan Bóg, który mnie tam, tak myślę, że On mnie tam zaprowadził, a są tam ludzie niewierzący, którzy przychodzą tam i mimo wszystko chcą coś robić po prostu ze sobą. No i myślę, że to jest to, co mi daje jakby siłę do działania. Poznałem ekipę z Wrocławia, bezdomnych. I prowadzącego tą całą grupę Andrzeja. Jakiś tam projekt, żeśmy razem wspólnie robili, właśnie razem z bezdomnymi i zacząłem z nimi działać, pracować, robić coś. Jak z normalnymi... Znaczy, w ogóle nie czułem, że... Nie czułem bariery między nami.
Ja co niedzielę chodzę z radością, że tam mogę iść, taką w duszy, bo tam są przyjaciele, którzy pomogą, tam są znajomi. Na początku to wpadłem w ten ocean i za bardzo nie wiedziałem, jak w tym pływać. W pewnym momentach byłem też trochę naiwny. Tutaj trzeba złapać też spory dystans. Trzeba też dużo filtrować tego, co mówią, o czym opowiadają. I z 17 źródeł, jak usłyszysz, dopiero wybierasz sens tego, o co naprawdę chodzi. To jest spełnienie człowieczeństwa, bo każdy człowiek jest po to, żeby dawać siebie innym, bo tyle jest warty, ile da komuś innemu, więc ja daję to, co mogę. Nauczmy się to robić, małe rzeczy, bo z tego wychodzą wielkie dzieła. Właśnie na przykład siostra Chmielewska to mówi, że my nie lubimy tych ludzi za bardzo, bo oni nam przypominają, że my tak naprawdę się od nich wiele nie różnimy, mimo że oni budzą nas to jakieś obrzydzenie czy coś, to my jesteśmy tacy sami.